Yo, Tunero! Witam was wszystkich w następnym materiale z gry Tekken Tag Tournament 2 na konsolę PlayStation 3. Standardowo tryb offline mode. No i Arcade Battle, kolejna już postać w tym oto właśnie trybie. Przejdziemy sobie go, żeby oczywiście móc zobaczyć zakończenie danej postaci dzisiejszego bohatera. Oczywiście gramy w trybie tag, czyli drużynowo. Ten górny paseczek po prawej stronie został już prześnięty, że tak to powiem. Ostatnim bohaterem oczywiście był Kuma, także jak ktoś chce obejrzeć sobie Kumę, zapraszam w tym materiale. Dziękuję panie komentatorze, Jinpachi Mishima. I wybiorę jego syna, czyli Heihachiego Mishimę. Heihachi Mishima, jako oczywiście jego partnera. Ja wiem, że to jest taki sub-boss, wiecie. Postać mocna przed głównym bossem gry, nie? W sensie ci dwaj panowie, ale chcę nimi po prostu sobie pograć. Generalnie dwie sprawy takie dosyć ważne. Po pierwsze, bardzo długo nie grałem w Tekkena. Nie wiem ile, ciężko mi to teraz stwierdzić. Bo wiecie, kilka odcinków jednak sobie robię na zapas. I tak sobie z czasem dodaję, ale bardzo, bardzo długo raz, że nie dodawałem coś z tego Tekkena. A dwa, no nie grałem, więc no może być delikatne drewno. Więc no. Tak, oczywiście druga sprawa. Mogę delikatnie dziwnie brzmieć. W sensie po prostu mam nos zapchany i nieważne, mniejsze. U mnie jak nie choróbsko, to nie wiem. Albo praca, albo nie wiem. Przygotowuję się do jakichś, nie wiem, rzeczy, żeby, wiecie, ostatnio często i gęsto miewałem jakieś egzaminy, także mało ważne, skupmy się na grze. Jest wolny czas, żeby nagrać jakikolwiek odcinek, materiał, także po prostu skupmy się na tym. Lecimy. Oczywiście Hellsweepy Heihachiego, pięknie wykorzystanie tutaj ściany i Jinpachi kończy tutaj oczywiście tą potyczkę. Ale masakra, Jinpachi jest wielki przy tym Heihachi, masakra, nie? Masakra. Warto oczywiście wspomnieć, Jinpachi po raz pierwszy pojawił się w Tekkenie 5. Został uwięziony oczywiście przez swojego syna Heihachiego w podziemiach. Czy też może powiedzieć, no w podziemiach, no wydaje mi się, że to jest raczej odpowiednie określenie. Czy też pod świątynią Honmaru, tak? Świątynia Honmaru jest to oczywiście miejsce, gdzie było zakończenie Tekkena 4, czyli gdzie trzech potężnych ludzi, Mishimów, no Jina niekoniecznie można nazwać Mishimą, no ale no wiecie o co chodzi, tak? Ci panowie mieli starcie ze sobą, gdzie oczywiście z tego starcia zwycięsko wyszedł Jin. No i po wielkiej ucieczce Jina, tak, gdzie przemienił się w niekoniecznie pełną wersję oczywiście swojej devil formy, odleciał po prostu. Podobne zachowanie miał w trzeciej odsłonie Tekkena, w swoim endingu, który można nawet powiedzieć, że było zakończeniem Tekkena 3, tak, gdzie właśnie odlatywał, czy najpierw wyrzucił Heihachiego z tej całej piramidki świątyni Ogra, powalił go i oczywiście no odleciał, tak. Ja, napinka, w ogóle wszystko, tak jest. No i wiadomo, świątynia Honmaru została zaatakowana przez stado, tego nie można nazwać inaczej, stado dosłownie Jacków, gdzie pozostał jeszcze Kazuya, jak i Heihachi. I panowie ramię w ramię, gdzie widzieliśmy to w intrze Tekkena 5, które było cud miód orzeszki. Naprawdę to intro było mega, mega, mega dobre. Soundtrack, w ogóle dwie te jakby piosenki będące intrem, wiecie o co chodzi. Najpierw ten taki elektryczny, elektroniczny, bardziej taki, wiecie, powiedziałbym, że taka raczej techniawka, jeżeli chodzi o muzyczkę, tak?
A potem oczywiście taki śpiewany, fajny dżingielek. Mega, mega, mega. Naprawdę fajny to klimacik dawało. Ale tak, wracając do wybuchu właśnie tej całej świątyni. Co mam na myśli? Kiedy właśnie Heihachi walczył w ramię z Kazuyą, tak? Kiedy zostali zaatakowani przez żaków, wiadomo, Kazuya to jest ham, bydlak, skurczybyk, cwaniaczek. Zresztą, nie oszukujmy się, Heihachi tak samo, ale uparłem się na te unbloki, którymi męczył mnie Jinpachi w Tekkenie 5, mało ważne. Jinpachi może sobie wystrzelić właśnie taką kuleczkę. Ale skończę najpierw ten temat, który chciałem skończyć. Tak jest, Kazuya wrzuca naszego tutaj dziadka, czyli Heihachiego, w stado tych jacków. Jack się detonuje. No i wychodzi na to, że ktoś zostaje uwolniony. I tym ktośem właśnie jest Jinpachi. I Jinpachi rozpoczyna piąty turniej. Otwiera go. Jakiego to słowa można użyć, żeby to brzmiało w miarę logicznie? Organizuje. O, może w ten sposób. W ogóle swoją drogą, tak, postawa Jinpachiego jest mega fajnie wygląda, nie? Te, wiecie, ręce przy biodrach. Mega, tak jakby gotowy był dosłownie, wiecie, żeby w kogoś wlecieć, tak, dosłownie. No, no fajnie, fajnie naprawdę to wygląda. Ten pas jego, ten szarfa, mega fajnie wygląda. No i generalnie taką stylóweczką troszeczkę przypomina troszeczkę też pewnego mistrza, bo możemy nazwać, że Jinpachi poniekąd też był mistrzem, tak? No na pewno, wiecie, jednak coś Kazuya nauczył, tak? Można powiedzieć, że zaszczepione dobro to takie troszeczkę dobro Jinpachiego, tak? Widzieliśmy to właśnie w endingu Kazuyi w Tekkenie właśnie 5, tak? Gdzie to właśnie mały Kazuya, jak i Jinpachi sobie ćwiczyli jakieś ciosy. Tak, ćwiczyli właśnie sobie jakieś ciosy, sparowali. Więc widać przede wszystkim to, że wiecie, Kazuya się uśmiechnął, podnosząc swojego, wiecie, dziadka, już ledwo co tomnego. Też mega scenka, już nie będę wam zdradzał zakończenia, bo jeżeli ktoś będzie chciał, to może sobie oczywiście zajrzeć. Cały Tekken 5 jest oczywiście nagrany na kanale, także jak ktoś jest chętny, no to, no co, no zapraszam, tak? Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, kiedy mówiłem o tych mistrzach, chodzi mi o to, że stylóweczką troszeczkę ten Jinpachi przypomina mi Goukena ze Street Fightera. Ta fryzurka troszeczkę, nie powiem, że przypomina. Co prawda Gouken, no wiadomo, też jest siwy, tak? Ale można powiedzieć, że ma więcej włosów, tak? Więc... No i bardziej wydaje się taki, wiecie, ruchliwy, zwinniejszy, tak? Jednak Jinpachi raczej to jest taki typowy, kuźwa, kloc do bicia. Jakkolwiek by to brzmiało, ale wiecie, o co mi chodzi. No widać, że jest taka ciężka raczej postać. Tak? No, zwróćcie uwagę, jaka to postać jest duża przede wszystkim. I bardzo mi się podoba to, że jest tutaj w swojej ludzkiej, naturalnej formie, tak? Nie jednak w tej przemianie fioletowej czy lawowej, która była w Tekkenie Dark Resurrection, tak? A ta fioletowa to oczywiście przemiana z Tekkena 5, podstawowego, tak to sobie nazwijmy. To spojrzenie pogardy obu panów. Serio, mega by na przykład spoko było, mega naprawdę spoko by było, jak wiecie, mamy jakieś starcie pomiędzy postaciami podczas tych intr. I wiecie, mamy ostatnią walkę z Anną, tak? Uruchamiamy sobie właśnie tą scenkę i nagle, nie wiem, nasze postacie zaczynają między sobą walczyć. Ja wiem, że to by gameplay wydłużyło i tak dalej, nie? Ale taki, wiecie, no fajny klimacik by to dawało, co nie? Cyk, pięknie to weszło. Ajajajajajaj, czemu ty nie kończysz? Jaki to damage zadaje? Ja pierdykam. Nie wolno tak. Jakie to obrażenia zadaje? W ogóle zwróćcie uwagę, że bardzo
No w końcu jest to Mishima, tak? Może nie ma stricte, wiecie, takich aż tak stricte ruchów mishimowskich, ale ma bardzo podobnych ruchów, tak? O, to jest na przykład między innymi takie jakby zakończenie 1-1-2, co nie? Tylko że no robimy takie jakby 1-2, coś takiego. To jest bardzo podobny ruch do czegoś, co miał na przykład chociażby Heihachi. Mam tutaj na myśli oczywiście, to był przód, dół, kwadrat, trójkąt, tak? W starszych częściach Tekena Heihachi mógł tym wybijać. Okej, okay, Heihachi to zakończy. Oczywiście bez żadnych tutaj wspólnych poz, zakończeń, tych outrów, jak zwał, tak zwał. No i bratobójczy pojedynek, można nawet powiedzieć. Czyli oczywiście Heihachi, jak i Jinpachi, kontra Jinpachi, jak i Heihachi. Wiem, pomyliłem kolejność, zdaję sobie z tego sprawę. W sensie, że wiecie, jest Jinpachi kontra Jinpachi plus Heihachi i Heihachi. Nieważne. Przez to gadanie tego Jinpachi, Heihachi, strasznie się plącze język, masakra. O, widzicie? To właśnie uderzenie nogą. O tym wspominałem. No wiadomo, kuleczka, która w końcu siada, która jest oczywiście unblockiem, czyli nie da się tego zablokować. Narzuconko na ściankę. O, jakoś udało się usiągnąć tego dziadygę. Komputer widzę, że już wyczulony jest. O, ale jeszcze tutaj, takie, elegancko, impucik wszedł tego, pięknie, kurde. To już taki, wiecie, bardziej skillowa rzecz, tak? Kiedy widzimy tego sparka, ten odprysk właśnie u Heihachiego, kiedy wciśniemy w odpowiednim momencie strzałeczki, tak? I oczywiście guzik odpowiedzialny za atak, to raczej chodzi głównie strzałkę na ukos, jak i oczywiście właśnie kwadrat, tak? No to wtedy właśnie mamy tego Tune Sparka i wtedy jest, wiecie, taki cios skillowy i nieważne. Niektóre mechaniki Tekena na język taki polski, łopatologiczny są ciężkie do wyjaśnienia. Ale najważniejsze, że tutaj nasze lustrzane odbicie, mirrory, klony, jak zwał, tak zwał, zostały pokonane, także spoko. Czego się cieszysz, dziadzie, ty? Zrzuciłeś samego siebie. Podejrzewam, że raczej byś z samym sobą, to raczej byś współpracował. Tak mi się wydaje. Zastanawiam się w ogóle, jak Jinpachi będzie wyglądał przy ogrze. Ej. Ja wiem. Ogry się garbi, co nie? Nie oszukujmy się, jest, no jest garbatą mendą, tak? Ale no, serio, naprawdę, Jinpachi jest potężny, nie? Serio, ten bohater jest, no, duży. Teraz zastanawiam się tak serio, czy w Tekenie 5 on też taki wysoki był, tak? No oczywiście nie wykończę go, bo poważnie, dosłownie magiczny piksel mu został. No pewnie, wykonuj ruchy Jun. Jasne, albo Aski, to w sumie to jest ich ruch. B3, tak? Tył krzyżyk, jak kto woli. Lecimy, cyk, cyk. Chyba jeszcze ani razu do tej pory nie wykonałem poprawnie, wiecie, elektryka, czyli z tym efektem dźwiękowym, prądu. Wtedy to jest taki, wiecie, takie o, dziękuję, o to właśnie chodziło, kiedy słyszymy ten nie próbuj tego naśladować, czemu ja to zrobiłem, nieważne, mniejsza. No ale oczywiście, kiedy słyszymy ten dźwięk, no to oznacza, że wiecie, wykonaliśmy poprawnie właśnie tego elektryka, tak, czyli ten EWGF-a, Electric Wingard Fista, firmóweczkę właśnie Mishimów. Co ja klikam? Naprawdę, masakra. Okej, siadło to. Powinienem się w ogóle zamienić
z Heihachim, żeby dalej sobie to combo jakoś pojechać. Mało ważne. Najważniejsze jest to, że oczywiście ogr został pokonany. O serio, naprawdę, już w którymś to odcinku rozkminiałem, tak? Czy to Jun się po prostu, wiecie, pojawia? To jakby wchłania, nie wiem, zabija tego ogra? No bo wiecie, kończymy tą planszę właśnie tym światłem, co nie? Ciach, pojawia się Jun. No tak to można rozkminiać, tak? Najprościej po prostu, nie? Wprowadza nas tak jakby Jun w swój wymiar. Ja wiem, jest to troszeczkę porąbane. Ale no ma to sens, tak? Więc no. Yeah! O ty kurde! Nie wolno tak. Daj się wybić. Dziękuję. Nie! Kurde, zdropiłem to. Masakra. No. W ogóle, co jest śmieszne, taka... Duża postać, a jest nawet, kurczę... Nawet do kipki jest taki, nie? Tu poskacze tego... No Marduk niekoniecznie by tak zrobił, wiecie, no... Mało ważne, mniejsza, lecimy unknown final stage, ciach, tak jest, lecimy full juggle, o to chodzi, dokładnie. Dokładnie, robić jak największy damage, przynajmniej starać się robić, o ale pięknie tutaj... Omija... No ja pierdykam, ale łykam te kankany, przestań! Przestań, ty głupia babo! Yeah, jest prądy, cyk, elegancko, jest prąd! To chciałem powiedzieć. Cyk, jest wybiteczka, pięknie. Okej. Okay. Masakra, ty, ale ona... Nie! Przecież tam gwarant jest, masakra. Bo właśnie... Nie! WS2, Heihachi ma gwaranta? WS2, dobrze mówię, czy WS1? Nie jestem pewny teraz, nieważne, dostałem na... picze. A, no nie chciałbym dostawać. Także jest po 1-1. A, no nie chciałbym mieć tutaj continue. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Mamy to, mamy to, mamy to. Jinpachi to ugra, zobaczycie. Cyk, cyk. Ja wam to mówię. Na spokojnie. Cyk, i rakieta wchodzi. Tak jest. Iż. Nie. Zamieńmy się. Bo chciałbym zrobić właśnie rzucik drużyny. Aha. Jeszcze raz. Woo. Okej. Okay. Chciałbym wam pokazać jedno zakończenie. I standardowo zaprosić was do filmiku końcowego. No piękne. Ej. Trochę nie kumam tego filmu, w sensie, no okej, starcie dwóch potężnych Mishimów i w ogóle Jinpachi kontra Heihachi, pokrzyczeli na siebie, koniec.
kuźwa, serio, naprawdę, no nie wiem, by pokazali jakiś kawałek walki czy coś, albo że pach, Kazuya nagle się pojawia, pach, Jin, nie wiem, Lars, Jun, Asuka, kurde, Shaoyu i w ogóle, no coś, żeby się działo, a nie, że sobie pokrzyczą tylko na siebie i tyle. Chyba, że nie wiem, to wiecie, był film z cyklu Stary wrócił z wywiadówki, coś takiego, no, come on, serio? Namco! Nie róbcie tak! Naprawdę, nie róbcie, nie róbcie, nie róbcie! Co wy uważacie na temat filmiku? Dać możecie swoją opinię oczywiście w komentarzu, tak samo jak podobał wam się materiał. Możecie też coś standardowo dodać od siebie. Zawsze jakiś miły komentarz. Czy nawet co można poprawić. Zawsze jest to mile widziane, standardowo, tak? Wiecie, lepiej wiedzieć, na czym się stoi, tak? Okej, okay. Ja byłem Nero. To był Tekken Tag Tournament 2 na konsole PlayStation 3. W nim wystąpili oczywiście Jinpachi Mishima, który grał pierwsze skrzypce wraz z Heihachim. I standardowo, życzę wam miłego dzionka, czy też wieczoru, w zależności jakiej porze oglądacie. Zdrówka przy okazji. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć i yo!